Zrobię wam małą aktualizację tego, co tu się wczoraj wydarzyło, bo wczoraj nie nagrywałem na bieżąco. A więc tak, mamy pierwszą górę zrobioną już prawie, że całą, znaczy prawie całą. Jedynie tutaj jeszcze myślę w tym rogu wstawić takiego piona, jaki jest wstawiony tutaj, z tej strony. I później ten pion cały pójdzie kątownikiem, złapany będzie do ściany. Konstrukcja jest naprawdę fajnie, mocno sztywna. Dobrze nam też wyszły łączenia, bo zobaczcie, tutaj jest łączenie desek, a tutaj jest łączenie belek, więc na pewno będzie to fajnie mocno trzymało. Na tych belkach pionowych daliśmy sobie małe kątowniki, ale to już wcześniej o tym wspominałem, że tak będzie to zrobione. Odmierzyłem poziomicą i tak, naprawdę wyszło nam super fajnie równo. Wyszło nam zdecydowanie lepiej niż to było tutaj. Chociaż tutaj też wyszło w miarę dobrze, ale tutaj było kilka błędów. Spowodowanych też tym, na przykład, że te deski dosyć długo leżały, zanim zostały użyte. I leżały tam pod tą wiatą, mimo tego, że leżały pod dachem, no to wiecie, cały czas słońce na nie świeciło. No i wiecie, co się dzieje z deskami, które przyjadą prosto z tartaku, które są na słońcu. Wysychają, zaczynają się wyginać, zaczynają pękać i tym podobne rzeczy. Więc to było raz, że tutaj już te deski, kiedy kręciliśmy do góry, już były delikatnie powichrowane, to jest raz. Dwa, że tutaj niezła łódka była dołem, więc ciężko było to wszystko tak dobrze wyprowadzić. Jak przyłożycie tam, jakbym przyłożył tam teraz poziomicę, to też będzie równo, ale zdarzają się gdzieś tam jakieś niuanse. Tutaj wyszło nam naprawdę rewelacyjnie. Sami byliśmy wczoraj zaskoczeni, że wyszło nam to tak fajnie. Więc naprawdę, naprawdę jest super. Ale jak widać, deski z tartaku zawsze są niedoskonałe, bo nawet tutaj, o, tu na tym łączeniu, co jest, widać, że prawa deska jest delikatnie węższa od lewej. No ale na to się nic nie poradzi. Tutaj po tej stronie też jest taki pion dany, ponieważ po tej stronie tą górną deskę było do czego przyczepić. Ponieważ jest belek, można ją przybić. I teraz kątownik może pójść do ściany i będzie ok. Natomiast z tej strony było coś takiego. No i nie było tutaj w żaden sposób możliwości, żeby tą górną deskę przybić do tego, więc sobie wymyśliłem taki sposób właśnie, jak na załączonym obrazie, że daję tutaj piona, który jest połączony, przykręcony na wkręty z dolną deską. Jest ten pion, opiera się na tym słupie i teraz jeszcze szeroki, taki dosyć szeroki kątownik i śrubami to połączyć do ściany, żeby to mocno trzymało. No z tej strony mi to lepiej wyszło, z tamtej mogłem tam jeszcze na dole trochę wykuć i jeszcze go pchnąć do ściany bardziej, ale pośpieszyłem się i trochę mnie zamroczyło. Także mówię, no po tej stronie było dużo lepiej, mimo tego, że te belki, które tutaj idą, o, też są delikatnie przekrzywione, przekręcone są zgodnie z ruchem wskazówek zegara, troszkę w prawo są tak postrzelane, no ale no tak jest, no to jest wszystko już, ma swoje lata, jest stare, ale efekt końcowy jest super. Tutaj od wewnątrz łączenia, jedno takie dosyć długie, drugie krótsze, myślę, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo chodzi nam o to, by to było mocne na przełamania, bo tutaj siły będą działać z góry na to. Więc szerokości deski, jeszcze raz i grubość tej deski to jest raz. Dwa, dodatkowe tutaj te takie pionowe, że tak powiem, ta mozaika. Jak będzie, dojdzie, myślę, że to jest po prostu nie do ruszenia. Nie? Tym bardziej, że tutaj na 50 cm obliczył nam architekt, że ma być to zrobione. A my to zrobiliśmy, 60 pomiędzy deskami, czyli kratownica ma metr wysokości tak naprawdę, ma równy metr.
Więc to jest prawie raz tyle, co zalecił tutaj, pan architekt, więc naprawdę to myślę, że to jest kosmos. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to naprawdę będzie ok. Taką mam nadzieję. A jak się zawali, to kogo będzie wina? Nie moja, tylko jego, bo on to liczył, a ja tylko wykonywałem. Ale nie, no myślę, że będzie wszystko w porządku. Mój kolega zrobił coś takiego sam, bez żadnych obliczeń, bez niczego i nic nie liczył, tylko wziął. Z drugim kolegą wzięli i zrobili kartownicę. Ja u niego to podpatrzyłem, ale ja tak trochę bałem się to robić na własną rękę, więc wolałem to zrobić tak, jak należy. Zawołałem tutaj sobie pana, żeby to obliczył, żeby mi to gdzieś tam, ja mu narysowałem, jak ma to wyglądać, czy mój pomysł jest dobry. Niech to policzy. Policzył, mówi chłopie, mówi tutaj jak na 50 cm zrobisz tą kratownicę z takimi materiałami, to naprawdę będzie ok. Na to, na obliczanie takich konstrukcji przecież też jest specjalny wzór, którym ci ludzie się posługują i to jest okej. Więc tylko jeszcze do ściany to przywalić. W przyszłym tygodniu muszę pojechać za deskami tymi takimi pionowymi, bo już się dowiadywałem, bo nie mam ich. Już mi się skończyły i wtedy będzie można wywalać supy. A dzisiaj w planie, zaraz Paweł przyjedzie, będziemy robić tą część, która będzie z jednej strony trochę łatwiejsza, a z drugiej strony, czyli z tamtej, będzie trochę trudniejsza, ale damy sobie radę. Jakbyśmy to robili tak naprawdę od 8 rano, czy od 7 rano do 7 wieczór, czy 10 godzin dziennie, to pewnie za jednym zamachem byśmy to zrobili, ale każdy ma swoje jakieś tam jeszcze obowiązki, więc i tak jest fajnie, a że tak powiem, nic nas szczególnego, jeżeli chodzi o inne prace, nie goni, więc możemy na spokojnie sobie z tym działać. Teraz pokażemy wam efekt tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Dobra, 3, 2, 1. Haha. Piękne światełko. Ostatnio widzieliście, jak montowaliśmy tutaj z Jankiem, a dzisiaj Janek jeszcze zamontował 3 kolejne. Cofnę kamerę. O! I teraz wygląda to właśnie tak. Mamy 3 po tej stronie i 3 po tej stronie. I tutaj zrobiliśmy po prostu, tak można powiedzieć, naprzemiennie, że nie są równolegle, tylko jest delikatnie przesunięcie względem tych i tych. I na trzeciej też zrobimy małe przesunięcie i będzie super. Ale powiem wam, że efekt jest rewelacyjny. Ja się nie spodziewałem, że lampy za kilkadziesiąt złotych, bo to chyba, jak dobrze pamiętam, 45 zł mówiłem, tak chyba, brutto oczywiście, a to wiecie, faktura na gospodarstwo, VAT do zwrotu i te sprawy, więc za 30 kilka złotych naprawdę efekt jest rewelacyjny. Aktualizacja tego, co udało się tutaj nam zrobić. Mamy już gotowe całą górę. Całą górę mamy już gotową. No, jakoś daliśmy sobie radę. Najtrudniej było tutaj, ale to zobaczcie, tu postawiliśmy sobie jedno rusztowanie, tutaj drugie. Tutaj postawiliśmy sobie dechę i jakoś dałem radę. Jedyna rzecz, jaka jeszcze pozostała, to tutaj w tych rogach dam pionowo deski wzmacniające. Tak sobie postanowiłem. Tam tego nie robiłem, a mogłem, natomiast tutaj to zrobię. Światła świecą luksusowo. Powiem wam, jak za światło za takie pieniądze, to jest naprawdę luks delikatesy. Ale najważniejsze jest to, że tą najtrudniejszą robotę już mamy zrobioną i to jest super. Jedyny problem będzie troszeczkę tutaj, ponieważ nam trochę górną deskę nam trochę wciągnęło. No ale jakoś to zaradzę. No, nie są w pionie, tak? Do siebie. Na dole belka jest grubsza niż tam na górze. I tak już podłożyliśmy trochę, ale to jeszcze trochę mało. Może będzie trzeba podłożyć jeszcze więcej. Zobaczymy.
jakoś się to rozwiąże. No, tam też był taki sam problem. Kiedyś nikt nie patrzył na wymiary, kiedyś nikt nie miał poziomicy, a może mieli, ale nie używali. No tutaj na pewno nie używali. Aha, jedyna rzecz, to tutaj trzeba przykręcić jeszcze dodatkowe wzmocnienie, takie jak jest tu. To już deskę mamy uciętą, tylko musimy sobie przesunąć rusztowanie i we dwóch tutaj to zrobimy. Bo tu od wewnątrz są, zobaczcie, takie długie deski wkręcamy i to na wkręty, żeby to naprawdę trzymało. O, tutaj też mamy tak w taki sposób to zrobione. No i teraz pionowo i będzie ok. Deski te poprzeczne, które idą tu, już tutaj leżą, są przygotowane. Część jest już ucięta na taki wymiar, na jaki ma być. Więc teraz kolejnym etapem będzie to, że będziemy je tutaj po prostu przybijać i tyle. Więc mam nadzieję, że jutro. Oj! Że jutro uda nam się to zrobić. Chociaż to też na pewno, no jednego dnia nie uda się wszystkiego zrobić. Niestety. Ale ważne, że powoli do przodu. I jeżeli już przybijemy tutaj te dechy, no to będziemy mogli usuwać belki, a później burzyć piwnicę. A na to, powiem wam, czekam teraz, obecnie najbardziej. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym.